Hej, witam cię serdecznie. Na naszym dzisiejszym spotkaniu startuje nowy tydzień. Czas podsumować dzisiejszy dzień, czyli poniedziałek. Tradycyjnie rozpoczniemy sobie od przekroju informacji, które w dniu dzisiejszym dla ciebie przygotowałem. Zobaczymy, jak te poszczególne newsy wpłynęły na to, co będziemy obserwować za chwilę, podsumowując te poszczególne rynki. Podsumujemy również dzisiejszą sesję na GPW. Jeżeli ta tematyka cię interesuje, to na pewno warto pozostać, kliknąć subskrypcję oraz dzwoneczek, aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. Jak masz przemyślenia jakieś odnośnie obecnej sytuacji w Europie, czy też na świecie, czy na poszczególnych rynkach, to zapraszam do aktywnego komentowania. Wiemy, że to jest istotny również tydzień, bo w piątek, przypominam, mamy pierwszy dzień nowego miesiąca, czyli najważniejsze dane płynące z amerykańskiego rynku pracy, które wiemy, że niejednokrotnie mogą wstrząsać poszczególnymi rynkami i na pewno warto zwracać na to uwagę, jak i również mamy zakończenie miesiąca i zakończenie kwartału, a to są również dosyć istotne wydarzenia dla rynku. Dodatkowo przypomnę, że dzisiaj wleciała seria nagrań, na przykład do przeglądu sektorowego, czy również portfela krypto, ale dzisiaj również mieliśmy zakupu, zarówno w portfelu dywidendowym, jak i również w portfelu grosik, a z racji tego, że trwa w tym momencie możliwość skorzystania ze zniżek, jakie przygotowałem świętując piąte urodziny tego kanału, to na pewno warto do nas dołączyć i zobaczyć, co nam ciekawego do tych portfeli trafiło. A ja już nie przedłużając, przechodzę do pierwszego newsa z dnia dzisiejszego. Erdogan w rozmowie z Putinem podkreślił znaczenie zawieszenia broni na Ukrainie. Prezydent Turcji Erdogan w rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem podkreślił znaczenie zawieszenia broni na Ukrainie. Podał w niedzielę agencja Reutera, powołując się na komunikat biura tureckiego prezydenta. Amerykański niszczyciel sumuje w gdańskim porcie. Amerykański niszczyciel USS Forrest Sherman w niedzielę zacumował w gdańskim porcie. To rutynowa wizyta w celu uzupełnienia zapasów i odpoczynku załogi. Na pokładzie USS Forrest Sherman jest około 380 amerykańskich żołnierzy. USS Forrest Sherman posiada m.in. różnego kalibru działa oraz wyrzutnią rakiet. Jego zadaniem jest prowadzenie operacji obrony przestrzeni powietrznej, zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych oraz operacji uderzeniowych. Okręt, jak przekazał agent morski, opuści gdański port w środę. No ciekawe, zobaczmy co na to Kim Jong-un, będziemy rozwijać potężny potencjał ofensywny. Przywódca Korei Północnej, Kim Jong-un, powiedział w poniedziałek, że jego kraj będzie nadal rozwijać potężny potencjał ofensywny, który pozwoli przeciwdziałać wszelkim groźbom i szantażom imperialistów. My dalej popatrzmy co na to Scholz. Scholz, robimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc Ukrainie. Kanclerz Olaf Scholz powiedział w niedzielę w wywiadzie dla publicznego nadawcy ARD, że Niemcy robią wszystko, co w ich mocy i co możliwe, aby pomóc Ukrainie, włącznie z dostarczaniem broni. Dodał, że Berlin zakłada, iż w wojnie zginęło ponad 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Scholz podkreślił, że uniezależnienie się od importu surowców z Rosji wiąże się ze wzrostem kosztów energii. To jak szybko Niemcy zdołają odejść od wykorzystania węgla w energetyce zależy od postępu w rozwoju odnawialnych źródeł energii, dodał, czyli raczej nieprędko to nastąpi. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Niemcy szturmują sklepy i robią zapasy. Powodem wojna w Ukrainie. Obawy o problemy z zaopatrzeniem sklepów wywołane wojną w Ukrainie sprawiają, że Niemcy zaczynają wykupywać niektóre towary. Z półek znikają m.in. olej i mąka. W supermarketach coraz częściej dochodzi do incydentów, a jeden z nich skończy się nawet interwencją policji. No ciekawe, a ty już kupiłeś olej i mąkę? Daj znać w komentarzu, popatrzmy dalej co się dzieje. Francja łamała zasady przyjęte w Unii Europejskiej wysyłając broń Rosji. Dostawy broni z Francji do Rosji były sprzeczne z zasadami przyjętymi przez Unię Europejską, odpowiedzialnymi za kontrolowanie dostaw w czasie trwania embarga. Były rząd i premierzy za czasów prezydentów, mówi PAP, autorka śledztwa dziennikarskiego na temat tych dostaw. Ciekawa sytuacja, popatrzmy co na to Włochy. Włochy się zbroją. 2% PKB na wydatki na obronę do 2024 roku. Przebudzenie we Włoszech, popatrzmy. Rząd Włoch planuje podnieść do 2% PKB wydatki na obronność do 2024 roku, by zmodernizować wojsko i potwierdzić rolę kraju w budowie europejskiej obrony. Zapowiedział w poniedziałek na łamach dziennika minister obrony. No to popatrzmy, jak to u nas wygląda. Błaszczak. Naszym celem jest to, by Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy. Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy, 250 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych, żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, podkreślił w poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. No to popatrzmy dalej. Ukraińska gospodarka z powodu wojny straciła ponad 564 miliardy dolarów.
Wliczając zniszczenie infrastruktury, utracony wzrost gospodarczy i inne czynniki, ogłosiła w poniedziałek minister gospodarki Ukrainy. No popatrzmy, co na to wszystko Heineken. W poniedziałek browar Heineken poinformował, że ze względu na wojnę w Ukrainie całkowicie wycofuje się z Rosji i spodziewa się, że poniesie z tego tytułu 400 milionów euro strat. Popatrzmy, co się dalej dzieje. Pół Szanghaju w lockdownie z powodu zakażeń Omikronem. Władze Szanghaju zaczęły w poniedziałek dwustopniową akcję walki ze szkodnikiem. Zamknęły przeprawy przez rzekę i objęły lockdownem dzielnicę na jej wschodnim brzegu. 26-milionowe miasto jest epicentrum najnowszej fali zakażeń wariantem szkodnika w Chinach. Czyli widzimy, że u nas ustępuje, no a tam się zaczyna. Popatrzmy, co się dzieje u nas. Straż Graniczna od 28 marca, brak ograniczeń pandemicznych w podróżowaniu do Polski. No i oczywiście maseczki już od dnia dzisiejszego również nie musisz nosić. Od 28 marca zniesione zostały ograniczenia pandemiczne podczas przekraczania polskiej granicy. Nie ma już obowiązku legitymowania się certyfikatami szczepienia, wykonywania testów na szkodnika oraz odbywania kwarantanny. Jednym słowem, wielkie święto w dniu dzisiejszym u nas. Daj znać, gdzie już tam wybierasz się na wakacje w komentarzu, a ja lecę dalej. Ceny ropy na giełdach paliw spadają w trakcie poniedziałkowej sesji o ponad 2-3%. W reakcji na doniesienia z Chin, największego importera ropy na świecie, o nasileniu się epidemii szkodnika. To wzbudza na rynkach obawy o popyt na paliwa. Z kolei jemeńscy bojownicy wstrzymali się ataków w Arabii Saudyjskiej i na razie ogłosili 3-dniowy rozejm. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił w poniedziałek obniżkę cen paliw o 20 centów na litr do końca czerwca bieżącego roku dla wszystkich obywateli. Notowania miedzi na giełdzie w Londynie spadają trzecią sesją po ostrzeżeniach głównego chińskiego producenta metalu o spodziewanych zniżkach notowań w 2022 roku. Miedź na londyńskim parkiecie w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,6% po 10 212 dolarów. Za tonę. Lećmy dalej. W poniedziałek kontrakty na gaz tanieją. Kontrakty na gaz na holenderskim hubie w poniedziałek potaniały do 98 ponad euro za megawattogodzinę. Spadki w stosunku do piątkowego zamknięcia to 2,88%. Maksymalne ceny na gaz i energię w Unii Polska popiera. Popatrzmy. Komisja Europejska przedstawiła możliwość ingerencji w handel energią elektryczną na poziomie hurtowym i detalicznym. To efekt nacisków niektórych rządów Unii Europejskiej przerażonych wysokością giełdowych cen prądu. Jednak większość Unii jest przeciwko głębokiej ingerencji w rynek energii, podobnie zresztą jak i w rynek CO2. Premier Morawiecki chce jednak na przykład wprowadzenia maksymalnych cen gazu. I to jest bardzo dobre pytanie na naszą nową ankietę. Tak więc zapraszam Cię na kartę społeczność, no i zobaczymy, jakie będzie stanowisko widzów odnośnie wprowadzenia maksymalnych cen gazu. Od jesieni grupa państw południa Europy, gdzie mamy dziś do czynienia z jednymi z najwyższych hurtowych cen energii elektrycznej na świecie, zabiega o zmianę mechanizmów rynkowych tak, aby oddzielić wysokie ceny gazu od rynku energii elektrycznej. Tutaj mamy piękny graf, który nam obrazuje ceny energii elektrycznej na europejskich giełdach w lutym 2022 roku i popatrzmy, Polska zieloną wyspą. Pamiętasz, kto nam kiedyś obiecywał, że Polska stanie się zieloną wyspą? Jak tak, daj znać w komentarzu. Lećmy dalej. Holenderski parlament wezwał rząd do przyspieszenia prac nad budową nowych elektrowni atomowych. W porozumieniu koalicyjnym znalazły się zapisy o budowie dwóch elektrowni nuklearnych, które miałyby uzupełnić energię słoneczną, wiatrową i geotermalną. Jak zauważa dziennik The Telegraph, do tej pory rząd niewiele zrobił w celu zaplanowania powstania nowych elektrowni. Mimo niewielkiej poprawy, nie zmienia się dominująca w ostatnich miesiącach tendencja do słabnięcia aktywności gospodarki, informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dodano, że najbardziej niepokoi spadek tempa napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw. Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych poinformowało, że wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w marcu 2022 roku wzrósł o 0,7 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Ta niewielka poprawa nie zmienia dominującej w ostatnich miesiącach tendencji do słabnięcia aktywności gospodarki. Główną przyczyną jest brak polityki gospodarczej, zaskakiwanie uczestników rynku zmianami w systemie podatkowym i niska wiarygodność banku centralnego. Do tego dochodzi wzrost niepewności związanej z wojną w Ukrainie, wskazano. Ciekawe, lećmy dalej. Szacunkowa wymiana handlowa między Polską a krajami afrykańskimi w 2021 roku wyniosła 8 miliardów dolarów. To wzrost o prawie 30% względem 2020 roku.
Ciekawe, poinformował prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Największy przepływ towarów mamy z krajami północnej Afryki, jak na przykład Maroko. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Elon Musk założy własny portal społecznościowy. Poważnie to rozważa. Elon Musk, prezes Tesli i ekscentryczny miliarder, poważnie rozważa budowę nowej platformy mediów społecznościowych. Przemyśleniami na ten temat przedsiębiorca podzielił się z szerszą publicznością na Twitterze. Zresztą nie pierwszy już raz. No to popatrzmy, o co tak naprawdę chodzi Muskowi. Elon Musk został niejako wywołany do tablicy, gdy zapytano go, czy rozważa zbudowanie nowej platformy, która składałaby się z powszechnie dostępnego algorytmu, a przede wszystkim takiej, która za najwyższą wartość miałaby wolność słowa, jednocześnie ograniczając propagandę do minimum. Jak informuje Reuters, Musk ostatnio dość krytycznie wyrażał się o Twitterze i jego polityce, a warto odnotować, że miliarder jest bardzo aktywnym użytkownikiem tego serwisu. Jak wyjaśniła agencja informacyjna, przedsiębiorca miał stwierdzić, że Twitter podważa zasady demokracji i nie przestrzega wolności słowa. No ciekawe. Musk niejednokrotnie już pokazywał, że ma charyzmę i zna się na tym, co robi. Niewykluczone więc, że i tym razem może mu się poszczęścić. Póki jednak nie zostaną ogłoszone szczegóły projektu, można żyć jedynie domysłami. No ale pewnie, skoro zapowiedział, to raczej to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Popatrzmy, co się dalej dzieje. UTK nie zatwierdził podwyżki cen za dostęp do infrastruktury kolejowej. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił zatwierdzenia projektu nowego cennika PKP Polskich Linii Kolejowych, który zakładał podwyżki stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej. No to ciekawe. Brak zatwierdzenia nowych cen oznacza, że na rozkład jazdy pociągów 2022-2023 PKP PLK może stosować dotychczasowe cenniki zatwierdzone w 2018 roku lub opracować nowy i ponownie przedstawić go do zatwierdzenia prezesowi UTK. Lecimy dalej. Gra FIFA może zniknąć z rynku. EA planuje zastąpić ją inną serią. Gra sportowa FIFA może zostać zastąpiona inną serią. Electronic Arts zarejestrowało nową nazwę nawiązującą do piłkarskiego świata. Producent zabezpieczył się w ten sposób przed coraz wyższymi finansowymi żądaniami organizacji. Electronic Arts wydaje grę FIFA nieprzerwanie od 28 lat. Jednak ten związek może się niedługo zakończyć, ponieważ deweloper gier zastrzegł nową nazwę mogącą być następczynią FIFA. No to wiadomo, że pewnie o coś im poszło. Jednym z powodów ma być opieszałość FIFA w ogłoszeniu sankcji, które miały dotknąć rosyjską reprezentację w piłce nożnej za wywołanie przez ich rząd wojny w Ukrainie. Finalnie piłkarze zostali wykluczeni z rywalizacji o grę w barażach umożliwiających udział w Mistrzostwach Świata w Katarze w 2022 roku, lecz nastąpiło to zdecydowanie później niż chociażby usunięcie ich z gry wraz z rosyjskimi klubami przez EA Sports. Drugi z powodów pojawił się w mediach już przed kilkoma miesiącami. Jak ustalił New York Times, negocjacje na linii FIFA i EA dotyczące przedłużenia współpracy utknęły w martwym punkcie. Kością niezgody mają być żądania finansowe organizacji. Na mocy obecnie obowiązującego kontraktu za użyczenie swojej nazwy FIFA inkasuje 150 milionów dolarów rocznie. Przy okazji przedłużenia współpracy kwota ta miałaby wzrosnąć do 250 milionów za rok, na co nie chce zgodzić się deweloper. Zdaniem EA marka FIFA jest atrakcyjna finansowo i reklamowo raz na 4 lata, czyli wtedy, kiedy organizowany jest mundial. No i pewnie ma rację. I czas na informacje rynkowe. Kurs euro znów rośnie. Złoty potrzebuje nowego impulsu. W poniedziałek polska waluta osłabia się po wyraźnym umocnieniu w piątek. Kurs euro znów przebił 4,70. Analitycy widzą jednak szansę na aprecjację złotego i za chwilkę na podsumowaniu zobaczymy, jak sobie radzi złoty w zderzeniu do poszczególnych walut. Lećmy dalej. Impost zostanie przejęty przez właściciela Żabki. Spółka komentuje, kurs mocno rośnie. W poniedziałkowym handlu akcje Impostu drożały na giełdzie w Amsterdamie o ponad 30%. Przyczyn gwałtownych wzrostów można upatrywać w artykule na łamach serwisu Bloomberg na temat możliwego przejęcia firmy ze względu na atrakcyjną wycenę. Czyli widzimy, że rynek dostrzegł to, że Impost dosyć mocno się przecenił na rynku. Bloomberg jako główny motyw zainteresowania globalnych funduszy przejęciem Impostu wskazuje na przecenę, jaką akcje zaliczyły w czasie nieco ponad roku obecności na giełdzie Euronext w Amsterdamie. I również prezes nie odpuszcza i skupuje. Prezes Impostu i jego założyciel Rafał Brzoska posiada ponad 12,3% akcji spółki za pośrednictwem maltańskiej firmy inwestycyjnej. Brzoska jest jednym z najbogatszych Polaków. Jak wiemy, w szczytowym momencie były one warte
akcji oczywiście posiadanej im postu ponad 1,3 miliarda euro, co dawało Brzostce listę na bogatszych ludzi na świecie według Forbesa. Duża przecena akcji Impostu zachęca do ich kupowania także samego prezesa, który od grudnia skupuje pakiety akcji z rynku, przeznaczając na to miliony euro. No to zobaczymy, jak się finalnie to zakończy, no ale skoro akcje rosną, obecnie sytuacja wydaje się być dobra, a przychody Impostu w trzecim kwartale ubiegłego roku wzrosły ponad dwukrotnie do 1,3 miliarda złotych. Było to zasługą przede wszystkim przejęcia francuskiej platformy dostarczania paczek, a także dalszej ekspansji w Polsce. Pod koniec 2021 roku w Polsce funkcjonowało ponad 16 tysięcy paczkomatów. Lecimy dalej. Miliardowe zyski OTSW na horyzoncie. Analitycy podnoszą wycenę. Zobaczmy do ilu. Nowa rekomendacja od domu maklerskiego BOŚ daje OTSW, mówi kupuj i przewiduje miliardy zysku spółki w 2022 roku. Według analityków bieżący rok może być rekordowy pod każdym względem, a wszystko przez historycznie drogi węgiel. Analitycy domu maklerskiego BOŚ w raporcie z 20 marca podnieśli cenę docelową dla akcji OTSW w horyzoncie 12 miesięcy do 100 zł i podtrzymali rekomendację dla spółki na poziomie kupuj. W dniu przygotowania raportu kurs akcji OTSW wynosił 69,80. No ciekawe, daj znać w komentarzu, czy rzeczywiście podzielasz ten optymizm, jeżeli chodzi o przyszłą wycenę JSW. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Mobruk rozważa wejście w nowy segment działalności, który umożliwi ekspansję zagraniczną. Mobruk rozważa wejście w nowy segment działalności, który ma wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych, ale i umożliwić spółce ekspansję zagraniczną, poinformował Pub Biznes prezes spółki. Zarząd prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji i budowy nowych zakładów, a także planuje zwiększenie mocy przerobowych w ramach istniejących instalacji. Rozważamy wejście w zupełnie nowy segment działalności. Nie mogę niestety wymienić jego nazw, ale jest to segment, który obejmuje odpady, z którymi ma do czynienia każdy z nas. Prowadzimy intensywne rozmowy od kilku miesięcy w tym temacie. Myślę, że ta decyzja o wejściu w ten segment to kwestia najbliższych 12 miesięcy, powiedział prezes. No to warto wyczekiwać i zapisać sobie Mobruk w swoim dzienniku inwestora. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Bogdanka. Cóż ona planuje? Bogdanka planuje na ten rok produkcję węgla na poziomie 9,5 miliona ton, poinformował prezes spółki. Prezes pytany o ocenę perspektyw dla rynku odpowiedział. Obserwujemy brak podaży na rynku, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. No bardzo ciekawe, popatrzmy dalej, co się dzieje. Enea planuje na ten rok budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 15 MW, na kolejne 2 lata projekty OZE o mocy 100 MW. Ciekawe, lecimy dalej. Enea jest przekonana do budowy mocy gazowych w Kozienicach. Enea jest przekonana do budowy mocy gazowych w Kozienicach mimo wzrostu cen gazu, poinformowali przedstawiciele grupy. Nadal jesteśmy przekonani do budowy mocy gazowych w Kozienicach. Jesteśmy w trakcie przygotowania przetargu. Równolegle pracujemy z Gaz-Systemem nad przyłączem gazowym do Kozienic, by inwestycja mogła zostać zrealizowana. Kilka dni temu utworzyliśmy spółkę, która będzie się zajmować budową bloku gazowo-parowego na bazie istniejącej infrastruktury. No ciekawe, popatrzmy dalej, co się dzieje. Azbis obniżył minimalną cenę akcji w skupie do 1 złotówki. Akcjonariusze Azbisu zdecydowali o obniżeniu minimalnej ceny akcji w skupie do 1 złotówki oraz o zwiększeniu do 2 milionów liczby akcji, które mogą zostać nabyte przez spółkę, poinformował dystrybutor sprzętu IT. I zobaczmy, co ciekawego dzieje się na rynkach zagranicznych, bo widzimy, że raczej w poszczególnych państwach dzisiaj dominuje czerwień. Chiny się przeceniają, Japonia, Tajwan, rynek indyjski również, popatrzmy, nawet Południowa Afryka, kraje europejskie, poszczególne, Wielka Brytania, Irlandia, czy też na przykład Kanada się przecenia, Meksyk się przecenia, Brazylia się przecenia, niezbyt ciekawie. No to popatrzmy, jak sobie w tym momencie przynajmniej radzi S&P 500. Sektor energetyczny, który ostatnio rozpieszcza inwestorów, w dniu dzisiejszym się przecenia, banki się przeceniają. Z tych topowych spółek dzisiaj na plusie tylko Microsoft 1,4%, Amazon 1,3%, czy Tesla 6,3%. Przyjrzyjmy się im bliżej, jeżeli chodzi o poszczególne wykresy na rynkach zagranicznych. Dzisiaj giełda w Rosji rośnie, jak widzimy, 779 punktów, ropa tanieje, 109 dolarów za baryłkę, DAX w tym momencie podjęli walkę wybicia tego górnego range'a, ale jak na razie schodzą, 14 459 punktów, S&P 500, no zobaczymy, sesja jeszcze trwa, na razie próbują powalczyć o więcej, 4534 punkty, Nasdaq delikatny plusik, 14 840 punktów, Dow Jones dzisiaj spada, 34 600 punktów, Russell w dół, 2061 punktów i metale, popatrzmy, srebro spada, 25 dolarów za uncję, złoto w dół, 1939 dolarów za uncję i waluty do złotówki, popatrzmy, frank dzisiaj w zatrzymaniu, 4,57, funcik delikatnie w dół, 5,60, euro do góry, 4,69 i dolar do góry, 4,28.
8. Popatrzmy, co się dzieje na rynku krypto, bo tam też się ciekawie dzieje. Indeks strachu pokazuje nam chciwość na poziomie 60, drugi na poziomie 75 i wkraczamy już powoli w ekstremalną chciwość. Przypominam, że dzisiaj w portfelu krypto wleciało nagranie i zobaczmy. Bitcoin w tym momencie kosztuje 47 592 dolary. Rośnie o 6% w ciągu ostatniej doby. Ethereum prawie 7% do góry, 3383 dolary. Binance Coin 438 dolarów, 5% do góry. To jest token giełdy Binance, a jak widzisz, rynek teraz puchnie. Skoro jeszcze nie masz dostępu do rynku i szukasz giełdy, no to tutaj podlinkowuję właśnie dostęp do tej topowej giełdy krypto na świecie, czyli Binance. Obok dwie podstawowe, najprostsze w obsłudze, które umożliwiają zakup swoich pierwszych kryptowalut za złotówki. Tej pierwszej w tym miejscu pokazałem, jak to robić krok po kroku, tak więc znajdziesz to nagranie na kanale. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Największe wzrosty w dniu dzisiejszym, jedna doba. GNO 47%, Filecoin 25%, Shiba Inu 18%, 16% Waves, EOS 15%, czyli popatrzmy, dzisiaj dwucyfrowych wzrostów nam nie brakuje. Za to z drugiej strony przecenia się ich bardzo mało. Zilliqa traci 3,32%, czy i cash 1,5%, VeChain 1,39%. I jak widzimy, wygląda to całkiem pozytywnie. Jeżeli rynek się cieszy, no to wiadomo, że zobaczmy, co ciekawego będzie się działo, jeżeli chodzi o GPW. Podsumujmy, zestawienia, które masz wpływ, jak chcesz coś zgłosić pod obserwację na rok, pół roku, to proszę uzasadnienie. Oczywiście podrzuć taką spółkę w komentarzu. Popatrzmy na zbrojeniówkę, czyli spółki, które ostatnio puchły, szczególnie jak wybuchła wojna na Ukrainie. Widzimy, że w dniu dzisiejszym z tej listy tylko JSW i Boomer w zielonych barwach powyżej 4% na plusie. Za to najmocniej traci ZREM, traci 3,7, Wojas 2,97, a liderem obrotu jest JSW 109 milionów czy 33 miliony PGE. Na widzimy liście rocznej, tutaj Action zyskuje 9,6%, Arctic 5,97, w odwrocie mamy Polimex 2% czy Lotos 1,84. Liderem obrotu PZU 75 milionów. Jeżeli chodzi o 6-miesięczną listę, to tutaj Boś zyskuje 3,33, Columbus 1,93, w odwrocie mamy Agroligę, która traci 5,3, czy Protector 2,37. Na zestawieniu spółek produkcyjnych Milkpol zyskuje 13%, MBWS na małym obrocie 7%, czy Ambra 5%. W odwrocie mamy Excellence 3,57, czy Tarczyński 2,84, a liderem obrotu jest Ambra 300 223 tysiące Pamapol. Na Wikteku tutaj widzimy, że Wasco zyskuje 5%, XTPL 4,6, NT System podobnie 4,4, w odwrocie mamy Talex 4,49, czy Datalog 4,30. Liderem obrotu jest cyfrowy Polsat 9200, czy 6700 Orange. Na debutantach, którzy debutowali całkiem niedawno, One Solution dzisiaj zyskuje ładnie 12,3%, Grupa Pracy 1%, Eko delikatnie 28%, SDS Optik traci 1,8%, AST Holding 2,79%. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, popatrzmy, dzisiaj Arctic zyskuje 5,97, Wielton 3,34, w korekcie najmocniej traci Asseco SE 4,21, czy Kruk 1,21. Liderem obrotu jest PKO BP 161 milionów, 116 PKO SA. Na energetyce dzisiaj Foton liderem wzrostów 3,9, MS System 3,17, w korekcie kogeneracja 1,8, a PGE 1,3. Obroty tutaj liderem PGE 33 miliony, 9,900 Tauron. Jeżeli chodzi o turystykę, to tutaj widzimy, że Rainbow 2,87 na plusie, Enter 1,32, w korekcie tylko Tatry 1,13. Odzieżówka, tutaj widzimy, że Vistula zyskuje 2,34, CCC 2,25, w odwrocie dzisiaj mamy Cedral traci 4,78, a Ezotic 3,77. Liderem obrotu jest CCC 28 milionów, 26 LPP. Jeżeli chodzi o gastronomię, Amres dzisiaj zyskuje 7,5%, Hamburger 6,5%, w odwrocie mamy Mex Polskę 2,48%, czy IBC Polskę, IBC Polska 6,5%. Amres, ciekawy obrót 5,100. Jeżeli chodzi o spółki z Ukrainy, tutaj widzimy, że najmocniej traci Agroliga 5,34, Avostar 3,45, a zyskuje dzisiaj najmocniej KSG Agro 2,20, Kerner 1,8 na plusie i jest równo liderem obrotu 4 miliony 300. Jeżeli chodzi o pogromców, dzisiaj Mavion zyskuje 5,25, Farmena 3,34, Amedap 3,13, w korekcie mamy Hemp 3,48, czy CM Farmę 2,78, liderem obrotu jest Mercator 3,5 miliona i 2,5 miliona Mavion. Jeżeli chodzi o WIG budownictwo, tutaj Atrem zyskuje 38%, to jest piękna sesja na Atremie, MD Energia 3,95, w odwrocie mamy Libet 5%, czy Elektroti 3,9, liderem obrotu jest Budimex 302,800 Mirbud. Jeżeli chodzi o to, co w tym momencie widzimy na nieruchomościach, to CP Grupa zyskuje 11,7%, Towerin 8,99, w odwrocie mamy Altem 4,17, Warimpex 3,15. Liderem obrotu jest GTC Bańka 600. Popatrzmy na gaming, co się tutaj ciekawego dzieje. CFG zyskuje dzisiaj 14%, Atomic Jelly 11%, Farm 51 7,33%, Cherry
6,30 to są te największe wzrosty, no szaleństwa tutaj raczej nie obserwujemy, za to z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe dzisiaj spadki, to Neurona traci 9,7%, Iron Wolf 8,77%, liderem obrotu jest CD Projekt 36 milionów, 6,800, TS Games 11bit 4,5 miliona. Sam indeks traci 800, Big Games dzisiaj kończy z kursem 18 976 punktów. Na bankach dzisiaj UniCredit zyskuje 3,5%, BOŚ 3,33, handlowy 2,11, w odwrocie mamy Millennium 1,28 czy PKO BP 1,16, liderem obrotu jest PKO BP 161 milionów, 116 PKO SA, sam indeks traci dzisiaj 0,6, 7312 to jest kurs na zamknięciu. Jeżeli chodzi o OZE, to dzisiaj bardzo ładne odbicie na OZE Capital, 21% na plusie, Sanex 12,11, Berg Holding i w odwrocie widzimy, że mamy Sandragon 8,67 czy Brass 1,4,1. Liderem obrotu jest Sandragon 2 miliony 100, czy na przykład MS System 853 tysiące. Lećmy dalej, jeżeli chodzi o indeksy. Dzisiaj górnictwo na prowadzeniu 2,75, odzieżówka 1,81. Z głównych indeksów pierwszy w kolejce SWIG80, który zyskuje dzisiaj 75 setnych, zamyka dzień z wynikiem 19 610 punktów. WIG20 też zamyka dzień z 2123 punkty i zyskuje 0,36%, a MWIG40, który znajduje się, gdzie tam się znajduje? Na minusie. Minus 21 setnych, 4761 punktów i jak widzimy największe dzisiaj straty do indeks WIG Media, tracąc 1% i prawie procent MSPET. W szczegółach WIG20, popatrzmy, tutaj zyskuje Allegro najmocniej 4,5%, JSW 4,44, KGHM 2,5%, a w korekcie najmocniej obrywa dzisiaj Lotos, tracąc 1,84, cyfrowy 1,42. Jeżeli chodzi o obroty, dzisiaj liderem PKO BP 161 milionów, 132 Allegro, PKO SA 116, a 109 JSW. Popatrzmy na średnie spółki z MWIG 40 i dzisiaj widzimy, że największe wzrosty to Amrest 7,5%, Mabion 5,25 czy Asbis 5,15. W korekcie mamy Datawalk 4,30, Asseco SA 4,21. Liderem obrotu jest Alior 11,800, 10,400 Kruk. Popatrzmy na SWIG 80, co tutaj ciekawego się dzieje i widzimy, że w dniu dzisiejszym największe wzrosty to Action 9,60, Arctic 5,97, największe spadki to M Company 3,40, Sanok 2,90. Liderem obrotu jest Bogdanka 19,300, 3,900 Kognor. Popatrzmy dalej, co się dzieje, jeżeli chodzi o New Connect i tutaj widzimy, że OZE Capital dzisiaj jest liderem wzrostów na ładnym obrocie, rośnie o 21,5%, Prymus 16, 15, Ecos i Cloud 14. Tutaj jeżeli chodzi o jakieś miliony, raczej pod względem obrotu ich nie widzimy. Zobaczmy, co dzisiaj najmocniej traci, jeżeli chodzi o przeceny na New Connectie. I jest to na przykład Remedies, ale to trzeba zweryfikować. Na przykład Telesto 21% w dół, DOC 16% czy MSM 14%. Zobaczmy na rekordzistów, czyli spółki, które przebiły dzisiaj milion złotych, czy były takie spółki w obrocie i były tylko dwie takie spółki, Sandragon 2100, a Farm51 Bańka 900. Popatrzmy dalej, co się ciekawego dzieje, jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku. Ja sobie w tle odpalam już statystyki dzisiejszej sesji i widzimy, że dzisiaj, jeżeli chodzi o ilość transakcji, zawarto ich 118 803 sztuki, a obroty wynosiły 1 266 871 280 zł. Atrem jest liderem, kończy dzień z wynikiem 38,77, IFC Capital kończy na zamknięciu 32,5%, potem kolejna spółka to jest Sanex 12%, CP Grupa 11% czy 10%, Soho Dev to są największe wzrosty, Amres się wyróżnia pod względem obrotu, również ładny wzrost 7,5%, a największe dzisiaj spadki, żeby nie było, że wszystko puchnie, bo oczywiście tak nie jest. IFSA obrywa dzisiaj kosmicznie, tracąc 30,95%, czy na przykład Ampli traci 8,16%, czy na przykład Datawalk 4,30% i Asseco SE 4%. Zobaczmy, czy ktoś namieszał w zestawieniu pod względem obrotu. Top oczywiście to WIG20, Pepco mieści się na jednym ekranie, 15 milionów obrotu. Zerknijmy jeszcze na indeksy, jak tam dzisiaj wyglądają wykresy. Tutaj widzimy, że WIG, popatrzmy, cały czas kiszą się w tym range'u, czyli 65 tysięcy jako istotny opór do rozjechania, jeżeli w ogóle ten range ma być rozjechany w pozytywnym kierunku. WIG20 cały czas, popatrzmy, tak samo, analogicznie, kiszą się w tym range'u i widzimy, że kolejny opór przed nim to 2150, a potem oczywiście 2200 jako najważniejszy opór. SWIG80 powolutku, bardzo powolutku drapiemy coraz wyżej. Cel to rozjechanie 20 tysięcy punktów, jest to istotny opór. Jeżeli chodzi o MWIG40, tutaj mamy analogiczną sytuację, domknęli tą lukę odcięcia, bardzo długo im to zajęło, no ale wiadomo, że najważniejszy teraz poziom oporu, z którym ewentualnie będą walczyć, jeżeli w ogóle tutaj wybiją, to 5 tysięcy punktów. Tak więc daj znać w komentarzach, jak oceniasz dzisiaj pierwszą sesję w nowym tygodniu, co ciekawego według Ciebie przykuło Twoją uwagę i na co warto zwrócić uwagę przede wszystkim. Ja trzymam kciuki za wyniki, trzymaj się, na razie, hej.